serdecznie nasi milusińscy w pierwszym odcinku Krówki. Nie, kurwa! Nie. Dokładnie tak. Robi i wiosna i jesień. Co nie robi? Matkę ci posuwa. No i podchodzi sobie taki luj i mówi, że proszę wstać, że pobudka. No ale, no tak, jeszcze troszkę zaspany, no ale jak to, że pobudka? No bo nie można spać. No ale jak to nie można spać, jak ja właśnie zasnąłem, śpi się bardzo dobrze, warunki do tego optymalne, nic się nie dzieje ciekawego, ja chcę spać. No a że na lekcji matematyki się nie śpi. Szkoła nigdy mnie nie rozumiała. Kurwa! To brzmi realnie, to brzmi sensownie. Czemu ta krówka ma takie wyłupione oczy, przyjaciele? Chyba ktoś ją wcześniej jebał w dupę. Odnoszę takie wrażenie troszeczkę. A teraz wersja dla prawilniaków. No i co, po prostu biegniemy do silosa, stajemy naprzeciwko rurki, okręcamy się o 180 stopni, robimy 4 kroki. Raz, dwa, trzy, cztery. Potem oczywiście kucamy, następnie patrzymy w dół, tutaj układamy tak zwany trójkąt pitagorejski, gdzie A kwadrat równa się B kwadrat plus C kwadrat. Następnie wędrujemy po liniach tego trójkąta, i wracamy na miejsce, w którym byliśmy. Robimy 4 obroty na kucaka oczywiście. Raz, dwa, trzy, cztery. Odchylamy się do przodu. Jep! No i teraz najpierw sobie delikatnie podchodzimy, a potem biegniemy na pełnej... Kurwa, nie wyszło. Kurwa! Kurwa, goni mnie horda zombie! Spierdalamy! Bogaty and przemądrzały. To raczej bogaty duchem i tępy jak gówno. Max skomentowała lampę. Ale kurwa, nie mogę się powstrzymać. Nie przejdę dalej, dopóki nie poznam komentarza, kurwa, na temat lampy. Czuję się taki oszukany. No kurwa! No! Wygrałem to. Możemy wygłosić przemowę jako zwycięzcy. Dziękuję bardzo serdecznie. Cieszę się, że rywalizacja była w bardzo sportowym duchu. Ja wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Chodź, ty możesz, chcę pokazać i się z ciebie zaśmieć na wizji. Chodź do mnie. Dziękuję serdecznie.